Przez dwa miesiące walczyliśmy z nimi, mówiąc, że nie wierzymy w ten wynik i nie chcemy brać leków. Kiedy byłam w piątym miesiącu, zgodziliśmy się brać AZT. Wtedy wzięli nas do gabinetu i musieliśmy podpisać stos dokumentów. Miała napawy. Siedziała z nami i nagle twarz jej się napinała. Wywracała oczami. Pewnego dnia dostała drgawek na kanapie. Zadzwoniliśmy po pogotowie. Miała napady gorączki. Sprawiała nam duże trudności. Teraz wiemy, że została otruta. Różni się od innych dzieci. Rachel będzie wiodła swoje własne życie, a fizycznie wydaje się zupełnie normalna. Kto to? Cześć! Nie potrafi policzyć raz, dwa, trzy. Nie potrafi policzyć do trzech, powiedzieć alfabetu, powiedzieć jak się nazywa, ani ile ma lat. Czasami budzi się w środku nocy z płaczem, czasami krzyczy jakby z bólu. Trudno stwierdzić, co się z nią dzieje, co dla mnie bolesne. Czuję się za to odpowiedzialny, bo pozwoliłem, by lekarze podawali jej tanki. Nie możemy powiedzieć, że dolega jej coś konkretnego. Nikt tego nie stwierdzi. Rachel jest inna. Po prostu inna. Dzieci, których matki przyjmowały AZT, częściej cierpią na ciężkie choroby, poważne obniżenie odporności i częściej umierają. Journal of AIDS, maj 1999 roku. Badania wskazują, że z leczeniem matek za pomocą AZT wiąże się problem etyczny. Uszkodzenie DNA może być przyczyną nowotworów, a także wad serca i innych zaburzeń rozwoju. United Press International, luty 2002 roku. Nieznane są odległe skutki podawania dziecku AZT w życiu płodowym i w okresie niemowlęcym. Nieznane są też długo- i krótkoterminowe skutki podawania AZT kobietom ciężarnym. Canadian Pharmaceutical Association. Niektórzy przeciwnicy zwracają uwagę, że nie zaleca się AZT nikomu poza kobietami w ciąży, dziećmi i mieszkańcami krajów trzeciego świata. Co pan na to odpowie? To niepoważne stwierdzenie, nieprawda. Cały czas podajemy AZT pacjentom z wirusem HIV. Jako monoterapię? Nie, nigdy nie stosujemy monoterapii. Podajemy AZT w kombinacji z innymi lekami. Chciałem zapytać o jedno. Wierzy pan, że HIV jest przyczyną AIDS? Tak się uważa. Takie chyba jest przeważające zdanie. A czy pan osobiście w to wierzy? Osobiście nie mam wystarczających danych. Należy pan do tych, którzy są odmiennego zdania? Nie. Jak pan może mówić, że ma za mało danych, skoro kręci pan film dokumentalny na ten temat? Wyrabiam sobie opinię na podstawie informacji, które zbieram. Uważam, że przychodząc na spotkanie, powinien pan mieć już wyrobioną opinię. Nieprawda, niekoniecznie. Widzę, że pan jest wielkim zwolennikiem tej tezy. Jestem wielkim zwolennikiem tej tezy. To widać. Obawiam się, że przy takim podejściu do tematu spróbuje pan tak zmontować moją wypowiedź, żebym wyszedł na głupka. Nie zrobię tego. Nie zamierzam nikomu ubliżać. Staram się tylko zebrać różne wywiady, by rzucić światło na te kwestie. O ile mi wiadomo i uważam, że jest to odpowiednio potwierdzone, ci, którzy zaprzeczają, jakoby wirus HIV był przyczyną AIDS, są winni śmierci chorych. I bardzo chciałbym się przekonać, że Konstytucja Stanów Zjednoczonych czy innych krajów przewiduje możliwość postawienia przed sądem osób, które są odpowiedzialne za wprowadzenie zagrożenia dla zdrowia publicznego. Uważam, że ludzie tacy jak Peter Duisberg powinni siedzieć w więzieniu. Nikt nie mówi, że nie wolno u nas sprzedawać Toyota ani Mercedesów, bo jedyną słuszną firmą jest General Motors. Ale w sprawach nauki zachowujemy się w Ameryce tak, jak papież w Rzymie. Uznajemy, że jest tylko jedna prawda i jedna droga.
Jedną z tych charakterystycznych współczesnej nauki jest sceptycyzm, duch walki, chęć kwestionowania pracy innych i własnej pracy. Obawiam się, że ten duch zanika w sprawach dotyczących AIDS i HIV. Ludzie, którzy wypowiadają się przeciw przyjętym paradygmatom i zasadom, nie tylko nie są mile widziani, ale porównuje się ich z bigotami, homofobami, nazywa zabójcami dzieci, porównuje z osobami utrzymującymi, że Ziemia jest płaska, albo że nie było Holokaustu. To znaczy, że na tym polu nie ma już ducha sceptycyzmu, konkurowania, debaty naukowej. Ktoś, kto rozgłasza, że HIV nie jest przyczyną AIDS, prawdopodobnie kieruje się chęcią czynienia zła. Chyba pragnie, żeby miliony ludzi w Afryce i na całym świecie pozakażały się wirusem i umarły. Kto wie, może szaleniec ma jakiś ukryty cel? Może wszyscy psychopaci na świecie mają podstępne sposoby na to, by ludzie ich słuchali. Uważam, że Peter Duesberg jest największym na świecie naukowym psychopatą. Wielu innych naukowców jest podobnego zdania co on. To koniec wywiadu, dziękuję. Miałem tylu studentów, ilu chciałem. Tyle miejsca w laboratoriach, ile sobie zażyczyłem. Przyznawano mi granty, wybrano do Narodowej Akademii. Zostałem naukowcem roku w Kalifornii. Wszystkie moje prace publikowano. Nie zrobiłem nic złego, dopóki nie zacząłem podawać wątpliwość stwierdzenia, że HIV jest przyczyną AIDS. Wtedy wszystko się zmieniło. Czy istnieje inna strona AIDS? Do połowy XIX wieku uważano, że chorobę, którą nazywamy malarią, wywołują organizmy żyjące w powietrzu. Stąd nazwa malaria. Francuzi uważali, że to ospałość i gorączka spowodowane przez tropikalny klimat, przez coś w powietrzu. Dopiero w połowie XIX wieku odkryto, że malaria nie ma nic wspólnego z powietrzem, tylko z ukąszeniami komarów, które roznoszą tę chorobę. Tak więc przyczyna choroby, tak jak różnych zjawisk w astronomii czy mikrobiologii, jest czymś otwartym na poważną i zaciętą dyskusję. Podobnie jest z AIDS. To było dla mnie zadziwiające. Jak koledzy, którzy normalnie pierwsi kwestionowaliby mocno przesadzone stwierdzenia takich organizacji jak UNAIDS czy Światowa Organizacja Zdrowia, zupełnie bezkrytycznie je przyjmują. To szkodliwe. Za każdym razem, kiedy te organizacje poczują, że zaniepokojenie AIDS spada w krajach, w których jest to malejący problem, wydają nowe raporty z nowymi przewidywaniami i przesadzonymi twierdzeniami, żeby nie tracić funduszy. Z pewnych względów można to zrozumieć. Ci ludzie sądzą, że są usprawiedliwieni, bo uważają, że to straszna epidemia. Mają umysły zamknięte na inne opcje. Takie zachowanie jest niebezpieczne. Pomaga wypaczać naukę i trwać przy niesłusznych teoriach. O wiele dłużej niż to konieczne. Uważam, że większość ludzi zaangażowanych w tę sprawę nigdy się jej nie przyjrzała i nie pomyślała, to chyba nieprawda, ale i tak chce się tym zająć. To nie to. Oni nigdy nie zadawali sobie tego pytania. Bo tak jest łatwiej, rozumie pan? Jeśli ktoś płaci panu 150 tysięcy dolarów rocznie za pracę nad czymś, nie zadaje pan sobie pytania, czy to jest pożyteczne. To jest pożyteczne dla pana. Jeśli pracujemy dla firmy IBM, nie idziemy zaraz do prezesa z pytaniem, czy ta firma naprawdę robi to, co utrzymuje, że robi,
Czy jesteśmy prawdziwi? Nie. Nie robimy tego, prawda?